Maria Konopnicka, Jakton, czytała Julia Grzybowska. Nie zawsze się tak nazywał. Duży, mały w miasteczku pamięta, że dawniej wołano na niego Lejba Rabinowicz. Tego jednak dawnego nazwiska swojego nie nosił z tak wysoko podniesioną głową, jak dziś nosi swoje przezwanie. Czy skrzynka ze szkłem, którą cały dzień dźwiga na schylonym grzbiecie, zrobiła się lżejsza? Czy jemu skąd mocy przybyło? Nie wiadomo, ale wyprostował się jakoś. Urósł jakby. Hałat ściślej podpasał. Czapkę nawet w tył więcej zasuwa, odkrywając czoło wąskie, a wysokie i cienkie. Proste, czarne, srebrzące się tu i ówdzie włosy. Nawet długie jego buty. Spod zatkniętego zapas hałata widne, inaczej jakoś zdają się wyglądać. W miasteczku nieraz było to takie, że Boże ratuj, ale i schludny, czysty, jakby w nim nie grzęznął. Tylko sobie po kamyczkach wybranych chodził, aż dziw ludziom po prostu. Dawniej jego ciemna, rzadka, ostro zakończona broda ledwo w szabas podnosiła się tak wysoko i drżała w sobie, jakby od słów cicho szeptanych. Ledwo w szabas oczy jego zmrużone, złotawe, tak daleko gdzieś, tak uparcie patrzyły przed siebie. Teraz na każdy dzień on już taki. Na każdy dzień po miasteczku chodzi, jakby ciągłe świątki miał w duszy. Choć chleba lekko nie je, a i ten ościsty bywa i czarny i gorzki. A zgarbi się czasem, brodę opuści i wzrok w błotnistej uliczce utopi. To niech no tylko zza węgla gdzie, albo ciemnej sieni. Wyrostek jaki krzyknie za nim, jak ton? To Lejba wnet się pod skrzynią swoją prostuje. Twarz mu zachodzi jakby światłem jakiem, a spojrzenie jego zmrużonych, złotawych oczu. Wysoko gdzieś ponad dachy domostw biegnie gdzieś. Gdzieś nad dach burznicy nawet. A przecież to nazwa wcale nie zaszczytna. Mały, duży wieży Jakton znaczy po prostu błazen. Ot, durny taki w sobie. A nawet ze wszystkim wariat. Nierzadko się też zdarza, że razem z tym słówkiem poleci za Lejbą garść piasku. Błota albo ostry kamyk. Nierzadko trafi go nawet, ba, cała hewra Kedisza. Co tu umarłych obmywa i grzebie. Pod nogi mu pluje. Że już o kachalnych nie wspomnę. A jemu tylko ta śpiczasta broda drgnie i zatrzęsie się w sobie. Tylko mu po twarzy przeleci błysk nagły, a zresztą, jakby nie do niego, tak prosto idzie w swoją drogę, stukając swoim kijem czotkowym. Mówią, że on sam dawniej do hewry Kediszy należał i umarłych grzebał. Ale go odłączyło od siebie to stowarzyszenie. Tak samo też zrobiła hewra Szormi Szabas. Co wysyła w piątek wieczór swych obwoływaczy, aby stukali we drzwi, przypominając, że czas zapalać szabasowe światło. I szewra Talmudzora, co posyła biedne dziadki do szederu i czewra na Artumet, co dzień i noc lampę w synagodze pali. A wszystkiego tego narobił Froem Porter swoją głupią śmiercią. Głupią i zgoła niezbożną, a nawet przeklętą. Froem Porter z dawna w miasteczku siedział, krawcem był, a grosz zarobny u Szlejfmana składał. Było tego najpierw kilka, potem kilkanaście złotych, aż po latach nędzy i pracy do tysiąca kilkuset doszło. Szlejfman tym groszem obracał, woły sprzedawał, skupował, po jarmarkach wielkich jeździł, ufność w miasteczku miał. A był Froem Porter wdowcem i dawno obumarłego dzieci jego, synowie i córki. Sam był, a sieroctwo swoje cieszył tym groszem zarobnym, jakby dziećmi i wnukami swymi. I więcej nawet, bo w życiu swoim widział, że dzieci i wnuki rosną po to, by odejść rodziców swoich, a dziadów, i dla siebie żyć. A ten grosz jego krwawy niósł po to, aby do niego za czasem wrócić i w słodycz mu się obrócić i starość jego podpierać. I miał Froem siostrę Haję, za talmudzistę wydaną. Ten nad księgami cały dzień się kiwał, nie pytając, z czego by chleb jadł i czego by jadły dzieci i żona jego. A dzieci kupa było i przybywało ich coraz. Ale wiedziała o tym wszystkim Haja. Wiedziały o tym jej nabrzmiałe i podbite nogi, jej trzęsące się i wychudłe ręce, jej zapalone chciwością i latające jak jaskółki oczy, gardło zachrypłe od ciągłego szwargotu, czoło nieodsychające ze znoju, myśl niespoczywająca w swojej trosce ni we dnie, ni w nocy. Wiedziała o tym wszystkim Haja.
Typ małomiasteczkowej Żydówki. Młodej jeszcze, a już zwiędłej. Za groszem dyszącej, umiejącej o zimnym kartoflu z cebulą albo obwarzanku żyć, pracować, rodzić dzieci. Wybierać za zarobkiem na wsi okoliczne, choćby od północka. Jednym śledziem i funtem chleba żywić rodzinę dzień cały. I jeszcze dziecko karmić wysychłą swoją piersią. Pomimo tych wysiłków, bieda budziła haję. I bieda spać ją kładła. Bieda chroniczna, wzmagająca się każdego pierwszego dnia w miesiącu, kiedy trzeba było 2 ruble komornego z nędznej izby płacić. Te 2 ruble to był moment tragiczny życia Hai. W Wigilię już dnia biegała roztargniona, w pół obłąkana prawie, myląc się w rachubie jaj, które zbierała tydzień cały po wsiach, nie umiejąca wydać reszty, głodna, spragniona, ledwo że odziana, szturchająca starsze bachory, zapominająca dać piersi niemowlęciu, a zupy z chleba mężowi talmudziście. Najlepszy wyżeł nie węszy tak ze zwierzyną, ani jej tak nie tropi. Jak ona cały ten dzień od świtu węszyła za groszem. Jak ona go tropiła. Z zajadłości, z jaką gwałtem niemal wydzierała za rogatą babą z kobiałek to jaj parę, to krajankę sera, to osełkę masła, aby je sprzedać w miasteczku. Przechodziła w prośby, w błaganie, w płacz rzewny. Odepchnięta chłopską ręką od wozu, powracała do niego 10-20 razy. Darła się na drabki, lazła w półkoszyk z tyłu, czepiała się koni. Bywało chłop jej czepiec z głowy zedrze. W kark grzmotnie. Kaftan na niej poszarpie, a ona nic. Jak wszczepi wyschłe palce w pół drabek, tak biegnie za podciętą nagle szkapą, targując się i lamentując na przemian, aż do utraty tchu w piersi, aż do piany w ustach. Wpadała tak za wozem przez szlaban, przez most, koło poczty, koło apteki, aż na rynek, odpychając inne żydowice, kłócąc się z niemi, pochlebiając łającemu ją chłopu, błyskając dokoła niespokojnym, krwią nabiegłym okiem. Ile kułaków dostała wtedy w plecy, ile razy zatoczyła się na stojące dookoła pompy sikawki, ile sińców wyniosła z takiej kampanii, tego nie liczyła nigdy. Jeśli tylko udało jej się zarobić choćby 10, wracała do domu triumfująca, radosna po tej poniewierce i zaczynała liczyć uzbierane przez cały miesiąc, w takiż sam sposób miedziaki. Nigdy jakoś jednak więcej na druble naliczyć nie mogła. Po drugiego chodziła do brata. Stawała wtedy w progu jego pokorna, milcząca, nie posuwając się krokiem na izbę, u wyschłej piersi niosąc najmłodsze swoje. A brat już bez mówienia wiedział, co przyjście takie znaczy. Podnosił wtedy od roboty rudą, ciężką głowę. Patrzył szklistymi, wypukłymi oczyma na przybyłą. Zdejmował z palca lśniący stalowy naparstek, a dobywszy brudnego mieszka, który pod pikowym kaftanem na piersiach nosił, dobywał z niego rubla i dawał go siostrze. Rubel był zawsze papierowy i zawsze w mieszku jedyny. Chciwe, latające oczy Hai nigdy nic więcej nad owego jednego rubla wypatrzeć nie mogły. Wszystko to odbywało się w zupełnym milczeniu. Haja brała rubla, całowała wytłuszczony rękaw braterskiego kaftana i szlochała z cicha. Nie bronił jej tych łez i tych dzięków froim. Mieszek wszakże co rychłej pod kaftan chował. Na chawki się zapinał, po naparstek sięgał, a Haja znikała w ciemnej, niskiej siące, chlipiąc i wzdychając. Było tak nie rok i nie dwa, aż pewnego ranka froim, milcząc jak zawsze, w dwóch słowach niemal kawał placu od bednarza Kołkiewicza kupił i podkasawszy poły od trojanowskiego lasu się wybrał. Bale i tarcice oglądać. Obejrzał, grosze jakie miał u siebie zadatkiem dał i umówiwszy się po drodze o zwózkę kamieni na fundament, do domu pod wieczór wrócił. Tegoż jeszcze dnia zagadano w miasteczku, że się Froim Porter buduje. Jakoż budował się. Wysokie, niedogryzione przez koty Kołkiewicza chwasty wyrwano. Placek sznurem pomierzono. 4 między wrogach oznaczonych na węgły zatknięto i zabrano się do kopania fundamentów. Od Trojanowa tymczasem chłopi wozili kamień. Cieśla po placyku z fajeczką w zębach chodził, popatrywał. Zwiezione belki kredą znaczył. A parobek, gwiżdżąc wesoło, lasował w skrzyni kurzące się wapno. Ten i ów stawał w uliczce, aby na fabrykę popatrzeć. Jeden kiwał głową, drugi szczęścia życzył. Dzieci obstąpiły kopaczy. Odzwyczajnie jak zawsze,
kiedy się coś na świecie buduje. Pierwszego zaraz dnia, ba, pierwszej godziny tej fabryki przyleciała Haja na placek bez tchu. Zjajana, rzuciwszy stragan starszej swej dziewczynce na ręce. Przyleciała, obrzuciła oczyma całe to państwo i aż w ręce plasnęła od dziwu. Do brata nie poszła jednak, bała mu się narazić, a rubel miał być wkrótce potrzebny. Dopiero kiedy przyszedł pierwszy, pokorna i milcząca wsunęła się do stancji krawca i stanęła, jak zwykle, u progu. I Frojem jak zwykle mieszka dobył i siostrze papierek rublowy dał, ale kiedy go w łokieć całować chciała, za rękę ją wziął i w milczeniu uliczkę przeszedł. W milczeniu. W milczeniu Haję po połowie placyku obwiódł i dopiero, kiedy w czwartej miedzy stanęli, rzekł: Słuchaj, Haja, my jesteśmy dzieci od naszych rodziców i więcej nas nie ma. Mnie Bóg zarobku dał, a dzieci nie dał. A tobie Bóg dzieci dał, a zarobku nie dał. To jest źle. Umilkł i zmarszczył się, jakby udzielając losowi surowej przygany. Haja poszlochała z cicha. Sz, sygnał Froim. Ty nie masz płakać teraz. Ty masz mnie słuchać teraz. Haja natychmiast otarła ręką oczy. Serce jej drzeć w piersi zaczęło. To jest źle, mówił dalej, marszcząc wielkie czoło Froim. Twoje dzieci są głodne i twój mąż jest głodny i ty jesteś głodna. Haja zachlipiała boleśnie. Istotnie, była ciągle zgłodniała. Nie pamięta nawet, czy kiedyś była syta. Sz, syknął znów przyciągle Froim. Tobie teraz nie potrzeba płakać. Tobie teraz potrzeba mnie słuchać. Twoje dzieci obdarte, twój mąż obdarty i ty sama obdarta. Haja załkała głośno. Och, och, jakże dawno nie miała całych trzewików na swoich biednych, obrzmiałych od zmęczenia nogach. Jakże dawno Abramek koszuli na grzbiecie nie miał, a chude zbech z kaftana całą już zeszłą zimę przebiedować musiała. Sz, syknął Froim po raz trzeci. Twoje dzieci nie mają własnej izby i ty nie masz własnej izby. Haja wybuchnęła gwałtownym płaczem, ściskając w ręku papierek rublowy, najwymowniejszy dowód prawdy słów braterskich. Sz, uciszył ją Froim, przeciągłym syknięciem. A kiedy się uspokoiła, tak mówił dalej. Ty widziałaś, co ja ciebie oprowadziłem po połowie placyku i po połowie fundamentu. Od tych tam dwóch miedzy do tych tu dwóch miedzy. Ten pół domu, co tu stanie na pół fundamentu i pół plac, no, tu będzie twój dom i twoich dzieci dom. Ja tak chcę. Podniósł dużą, rudą głowę i z lekka wydał wargi i policzki. Haja padła na ziemię, jakby nieprzytomna, całując nogi i kolana brata. Łzy leciały jak grat po jej wychudłej i zczerniałej twarzy. Jęk i śmiech wtrząsnął jej piersią. Wyschłe ręce ściskały konwulsyjne, wiszące u pustej piersi niemowlę. Była bliska szału. Jej dom, jej własny dom, męża i dzieci. Zerwała się jak obłąkana. Do izby swojej pobiegła, nie widząc po drodze nikogo. Jej dom, jej własny dom. Froim sapiąc chodził po placyku do późnej nocy. Szła odtąd fabryka z podwójnym pośpiechem. Rudy krawiec co chwila robotę rzucał i poważny, milczący szedł na placyk. Stawał, gładził brodę i patrzył na swój dom, wyrzynając się smolnym, żółtym zrębem z fundamentów. Z rzemieślnika rósł on tutaj na obywatela miasta. Ale kiedy odwracającego ze stepowymi wołami Schleifmana zarządzał porter swego zarobnego grosza, Schleifman uroczyście wobec rabina zapewnił, że depozytu żadnego nie brał, a handel własnymi pieniędzmi prowadzi. Tejże nocy zakipiało w miasteczku. Rudy krawiec powiesił się w nowej swojej posesji na trojanowskiej belce, którą właśnie zaciągać miano. Był ranek jasny, cichy, przejrzysty. Cienki biały sierp miesięczny dogasał wysoko na niebie, roztapiany w blaskach dnia i słońca. Nad domostwami trzepotały się gołębie. Z łąk bliskich była świeżość i woń sianokłosów. Lejba Rabinowicz wracał z modlitwy do domu. Śmiertelną chustę na ramionach miał. W ręku niósł torę w aksamitnym worku. Idąc modlił się jeszcze. Cienkie jego wargi poruszały się nierównym, nerwowym szeptem, przechodzącym od czasu do czasu jakby w brzęk pszczelny, który chwalił Pana. Naraz stanął. Od rynku był krzyk i niezwykła wrzawa. Jak ognisko za podmuchem wiatru, to wzmaga się, to przygasa, tak krzyk ten rósł i opadał za podmuchem niewidzialnej burzy.
Stał jeszcze Lejba i słuchał, kiedy przez drogę jego przeleciał z gwizdem jeden wyrostek, potem drugi. Potem kilku naraz, aż w cichą przed chwilą uliczkę wywaliła się cała tłuszcza rozsłuchanego żydostwa w krzykiem. Ze świstem, z wyciem, z wyrazem nienawiści w zapalonych oczach, ze śliną w ustach, z błotem i kamieniami w ręku. Po środku, niesiony przez dwóch obszarpańców, leżał na trakach obnażony trup Froima Portera. Wisielec wyglądał strasznie. Ciężka jego ruda głowa odskakiwała z głuchym łoskotem od zbitych na pętce żerdzi. Grube jego, nierozprostowane z śmiertelnego kurczu kolana, sterczały wysoko. Na sinej twarzy i w szeroko otwartych na wierzch wysadzonych oczach malowała się groza i okropność skonu. Twarz ta i ciało samobójcy zarzucone błotem, oplute, potłuczone kamieniami, przedstawiały ohydny widok. Cofnął się przed nim w pierwszej chwili Lejba Rabinowicz, ale wnet się opamiętał. Rozepchnął wyjącą kupę, zerwał z siebie śmiertelną koszulę, rzucił ją na znieważonego trupa i workiem z torą podcisnąwszy rękę na niej położył. Przeraźliwy, okropny wrzask przeleciał po całym tłumie. Po wrzasku tym była krótka chwila ciszy, jakby bezmiernego zdumienia. W ciszy tej słychać było trwożny świergot wystraszonych i zapadających popot szczyty wróbli. Wtedy to krzyknął ktoś po raz pierwszy. Owo obelżywe. Jakton. Jakton, wrzasnął cały tłum za nim, a tysiąc piersi podniosło się przeciw obrońcy nieszczęsnego trupa. Była chwila. Była chwila, w której zdawało się, że go ta tłuszcza stratuje. Była chwila, w której zdawało się, że go ta tłuszcza stratuje. Zerwał mu ktoś czapkę z głowy. Ktoś drugi zrzucił jarmułkę. Szarpano na nim odzież i obdarto go z hałata. Złorzeczenia, wrzaski i przekleństwa zwróciły się do niego. Bliżsi pluli mu w twarz, popychali. Nawet dalsi rzucali nań błotem. Wyrostki świstały w palce, krzycząc Jakton, Jakton. Lejba Rabinowicz ani na krok się nie cofnął. Prosty, wyniosły, chudy, szedł dużym krokiem obok tragów w kamizelce tylko, spod której z przodu i z tyłu wyglądały sznurki. Obnażoną głowę wysoko niósł, jedną rękę owiniętą zakonnym rzemieniem na piersiach trzymał, drugą przyciskał na wisielcu aksamitny worek z torą. Ta świętość broniła od zniewa nieszczęsnego trupa. Tak doszli aż za Kirkut, gdzie Froim Porter w rowie zagrzebanym został, wśród kląsw i złorzeczeń motłochu. Wtedy odebrał Lejba z rąk tragarzy, chustę swą i torę i do miasta wracał. Tłum rozdzielił się teraz. Jedni zostali za Kirkutem, miotając na mogiłę samobójcy chrust suchy i kamienie polne. Drudzy biegli z gwizdem i świstem za Lejbą, krzycząc Jakton, Jakton. Przyrastało do niego to przezwisko, jak nowa skóra na wężowym grzbiecie. Pod wrzaskiem tym szedł Lejba Rabinowicz śmiałym, pewnym krokiem, zwiniętą chustę śmiertelną i torę pod pachą trzymając, wysoki i prosty. Jakby przez tę godzinę urągowiska o głowę urósł u całą. Tylko pot zaschły przylepił mu do skroni czarne, rzadkie włosy. Tylko blada twarz jego bledszą się jeszcze zdawała, a złotawe, zmrużone oczy patrzyły gdzieś daleko, daleko. Maria Konopnicka? Jakton. Czytała Julia Grzybowska.